Dobra, witam. Witajcie. Jedziemy dalej. Przed chwilą dziobnęliśmy tutaj ten ul odkładowy mocny. Dodałem im tutaj nastawkę na to, żeby jeszcze zebrały na Włoć przez ostatnie 2 tygodnie, myślę. No i zobaczmy tutaj do tego ula o nazwie Wieża. Tutaj też, jak widzicie, był podkarmiony. Dobra. Może tutaj trzeba trochę inaczej podejść do tematu. Mianowicie najpierw ściągnąć górny korpus, postawić go tam i dopiero na tym górnym korpusie dokonać pozostałej analizy. Najpierw dolny, żeby sprawdzić, a potem górny. To tak zrobimy. Zrzućmy zatem, tutaj jakaś szczypowiczka sobie idzie. To zaraz go tam ciapniemy. To co tutaj jest, to zostawiamy, bo byśmy chcieli to zdemontować. Ok, tutaj też jest tak, one sobie powinny dać radę tutaj uciec. Tutaj, żeby mi pszczoła nie wychodziła, to ją przymkniemy. Podniesiemy cały ten korpus i go postawimy tutaj. To będzie, myślę, dobre rozwiązanie. Żeby nie powiedzieć, że jedyne. Nie ma tutaj kraty odgrodowej, usunąłem ją. Chcę powiedzieć, że tutaj znalazłem w górnym korpusie 2 tygodnie temu matkę. Matkę, tak jest, matkę znalazłem. Zobaczcie, że tutaj otwór jest otwarty. To nie wiem, czy tutaj czasem nie było tak, że matka, która się tu mi kiedyś wygryzła, ona wróciła do tego półkorpusu, no i se działała, a że była krata odgrodowa, to nie mogła przejść na dół. Ale nie wiem, jaka teraz jest sytuacja w tym ulu. Niemniej jednak zobaczmy. O kurka. Dobra, jest ciężki. Jest dosyć ciężki. Jest dosyć ciężki, czyli nie jest zły. Dobra, teraz tak, na ten korpus postawmy sobie tutaj ten nasz, po to, żebyśmy mogli zobaczyć, jaka jest sytuacja w dolnej części. Ładnie tutaj widać, że też pokitowały te krawężniki, więc lekko je tutaj odybmy, lekko, nie lekko, tak żebym mógł wziąć i usunąć propolis. Ok, wiem, że już tu niektórzy są bardzo, ale to bardzo, bardzo chcą wiedzieć, co się tu dzieje. Już wam wszystko pokażę. Też jestem sam ciekawy, jaka to jest u mnie sytuacja w tym ulu. Jak one sobie tutaj dają rady. Czy wszystko jest tutaj u nich ok. No tutaj też, jak mówiłem wcześniej, robiłem 2 tygodnie temu analizę, przegląd. Też trochę poczyściłem, nie mówię, że nie, ale poczyściłem trochę tych ramek, bo też były zafajdane. Zafajdane znaczy się zakitowane. Dobra, zobaczmy, jaka występuje sytuacja tutaj. Ponieważ nie ma kraty odgrodowej, to nie wiem, gdzie jest matka. Czy jest w dolnym, czy tutaj w górnym korpusie przestawionym. Zobaczmy, co tu się w ogóle wydarza. No, tutaj była matka i tutaj na tej ramce widać złożyła pszczółki, bo jest tutaj w tym miejscu jest pszczoła, która się wygryzie. Nie widzę tutaj nowych knotków i ogólnie ramka widocznie wydaje się mi być pusta. Złapmy tą ramkę i obróćmy ją o 180, żeby zobaczyć, co się tu wydarza. Tutaj też jest pusto. Jest pusto, ta ramka jest totalnie pusta, ale nie ma się czym przejmować, ponieważ jeżeli ja karmiłem pszczoły, to one ładowały pewnie do górnego, tamtego górnego miodnego
miodnego korpusu. Ok, myślę, że mogę sobie pozwolić na to, żeby przełożyć, wyciągnąć tą ramkę i włożyć ją na razie tutaj, no, dla wszelkiego spokoju. Zobaczmy, jak wygląda kolejne rameczko. Kolejne rameczko też jest pustawe. No tak jest, jest pustawe, jest. Jest pustawe. I tutaj też chyba dojadają jakieś ostatnie pożytki. To nawet mógłbym tą ramkę, tą pszczołę z tej ramki zrzucić, ale to tylko po to, żeby ewentualnie ją wymienić na inną ramkę. No bo chcę zobaczyć, jak się tutaj, co tu się miewa w tej ramce. A z tego, co widzę, to tutaj jest pusto. No i ta ramka bardziej przypomina komórki nie pszczele, tylko komórki męskie. Dobra, czyli tą ramkę można by usunąć. Nie mówię, że ona jest zła, ona będzie nawet na przyszły rok w razie czego. Przestawię sobie ją tutaj na bok, a w zamian za tą ramkę mogę włożyć inną. Zobaczmy kolejne. No, tutaj jest też sam, też mają słabo z jedzeniem, widzę w tym dolnym korpusie. Tutaj jest jeszcze czerw, który się musi wygryźć, więc to jest druga ramka z czerwiem, który się musi wygryźć na ukończenie. Dobra, myślę, że tą ramkę też mogę sobie pozwolić ją wyciągnąć i wstawić tutaj. Zobaczmy kolejną ramkę. No, tutaj już jest znaczny przyrost pszczoły. No, tutaj mają coś podlane. No, taka pszczoła wstrętna mi tu przyleciała. No, tutaj ta część też jest widać podlana. Myślę, że to nie jest mój syrop, tylko a może syrop. Raczej bym powiedział, że to jest nektar. Bo nie mówię, że nie, ale pachło skarpetkami. Dobra, zobaczmy, co się tu dzieje. Też taka sama sytuacja. W tej części jest podlane. Tutaj pasoczek jest ładnie, tu się nic nie dzieje. Ha, tutaj też jest taka sama sytuacja.